Głos zabiera prowadząca konferencję. No i tak jak Państwu mówiłam, proszę Państwa, jest z nami cały czas pani minister Marzena Machałek, którą teraz zapraszam i która właśnie spróbuje to wszystko podsumować, zaakcentować te najważniejsze rzeczy, a ja przy okazji zachęcam Państwa cały czas jeszcze do aktywności, do wypełniania ankiet, do zadawania pytań, tak żebyśmy mieli poczucie, że jesteśmy w tym działaniu razem. Głos przemównicy zabiera pani Marzena Machałek, sekretarz stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie na scenę wchodzi grupa dotychczas przemawiających prelegentów. Pani minister zamyka konferencję, dziękując wszystkim za udział. Zgromadzeni kłaniają się, uśmiechają się. W tle odgłosy publiczności bijącej brawo. Dziękuję pani profesor. Pani profesor świetnie tutaj moderowała i prowadziła naszą rozmowę i nasze tutaj wystąpienia. Mam nadzieję, że też wszystkich nas pobudzała do refleksji. To, że Państwo aktywnie uczestniczycie, świadczy, że kilka tysięcy osób jest cały czas z nami mimo różnych tematów i to, że różne osoby mogły być zainteresowane różnymi elementami dzisiejszej konferencji, ale to, że jednak cały czas mamy i jesteśmy razem i jesteśmy tu tak licznie, no to myślę, że to była ważna i potrzebna konferencja, z czego się cieszę. Dziękuję wszystkim, którzy tę konferencję przygotowali, to po pierwsze, całemu zespołowi, zarówno Departamentowi Edukacji Włączającej i Wychowania, tak i Departamentowi Funduszy Strukturalnych, tu bardzo aktywnie w tym uczestniczył. Dziękuję Instytutowi Badań Edukacyjnych, wszystkich i Ośrodkowi Rozwoju Edukacji, wszystkim, którzy się tutaj przyczynili. Ja kogoś nie wymieniłam, to już od razu przepraszam, bo nie chciałabym, żeby moje całe wystąpienie skupiło się na podziękowaniu, ale wszystkim bardzo dziękuję. Ale dziękuję Państwu, bo naprawdę jestem pod wrażeniem, że kilka tysięcy ludzi uczestniczy, śledzi i słucha tego, co chyba wspólnie jednak wypracowujemy. Mówię wspólnie jednak, bo dyskusja nad rozwiązaniami tutaj zaproponowanymi, szczególnie w tej pierwszej części konferencji, trwa. To nie jest tak, że te rozwiązania są zamknięte, że ktoś wie lepiej, że ktoś znalazł taki plasterek na wszystkie problemy. Nie, te problemy, z którymi się borykamy przez całe nasze życie i dzieciństwo, i życie dorosłe, to są problemy, które ciągle musimy rozwiązywać i musimy się zmagać. Ale ważne, żeby edukacja w sposób najpełniejszy, najlepszy odpowiadała na wyzwania i doprowadzała do tego, by właśnie to włączenie w życiu dorosłym następowało. Ale to włączenie to też jest otwartość, o czym mówił pan doktor Knauber przed chwilą, na ciągłe uczenie się. Jeśli chcemy się uczyć, to musimy mieć te kompetencje wyniesione ze szkoły, by umieć zmieniać zawody, by umieć zmieniać kwalifikacje, by też potwierdzać kwalifikacje. Powiem tylko, często to powtarzam, 50% uczniów dzisiaj w szkole będzie pracować w zawodach, których nie ma, a około 40 z nas będzie zmieniało zawody, więc musimy być do tego ciągłego uczenia się przygotowani, a także musimy mieć systemy, które będą potwierdzały kwalifikacje, które zdobywamy przez całe życie. Ale chcę wrócić do tego początku, który może zmienić całe życie, do tych pierwszych tygodni, miesięcy po urodzeniu dziecka, rodziny, kiedy jednak to zaczyna się to nasze życie, życie naszych dzieci czy wnucząt z jakimiś problemami. I to jest ważne, byśmy w tym momencie rodzinę wsparli. I te rozwiązania, które przygotowujemy, właśnie też są skierowane do tych najmłodszych, do ich rodzin. Wtedy, kiedy można pomóc w rozwiązaniu tych problemów przez nikogo przecież niezawinionych. Ja bardzo chcę powiedzieć też jasno. Używamy słowa dostępna szkoła, bo jest program rządowy Dostępność Plus i edukacja włączająca jest tym elementem programu Dostępności Plus i dostępnej szkoły, bo tak naprawdę włączenie dotyczy nie tylko małego dziecka, głównie dotyczy też człowieka dorosłego. To, co dzisiaj przedstawialiśmy, mówi o tym, że ważne, by osoby dorosłe też nie były wykluczone z rynku pracy, z możliwości uczenia się. Więc tak należy rozumieć włączenie, żeby jak najmniej osób było na marginesie normalnego życia zawodowego, rodzinnego i społecznego. I temu służą przygotowywane rozwiązania, te od początku, po urodzeniu, wczesne wspomaganie dziecka i rozwoju poprzez cały program uczenia się przez całe życie i zintegrowany system kwalifikacji. W
to oczywiście bardzo mocno wpisuje się unowocześnianie i modernizacja edukacji i też cały komponent cyfrowy. I tutaj też te uczenie się przez całe życie, by osoby dorosłe nie były też wykluczone z cyfrowej rzeczywistości, która tak naprawdę wchodzi w każdy element naszego życia. Więc te aspekty różne, które dzisiaj były omawiane, dotyczą właściwie większości nas tutaj Polaków, nie tylko dzieci, ale osób dorosłych. Ja się bardzo cieszę, że o tym rozmawiamy, bardzo cieszę się, że dyskutujemy o tym i chciałabym jeszcze raz powiedzieć, bardzo dużo jakichś błędnych określeń albo definicji, albo jakichś przeczuć niczym nieuzasadnionych koło słowa włączenia narosło. I to jest nieprawda. Nie chcemy likwidować szkół specjalnych, nie chcemy przymuszać dzieci, żeby przechodziły ze szkół specjalnych do szkół ogólnodostępnych, ani dzieci ze szkół ogólnodostępnych, żeby przechodziły do szkół specjalnych. To jak zmienia się medycyna, zmieniają się sposoby leczenia, rozwija się społeczeństwo, rozwijać się też powinna edukacja i powinna dawać jak największej liczbie dzieci jak największą szansę na spełnienie w życiu dorosłym, na ten dobrostan. A ten dobrostan zależy oczywiście od tych aspektów zawodowych, rodzinnych, od umiejętności. I myślę, że to, co dzisiaj pokazaliśmy, to jasno wskazuje, w jak różnych dziedzinach pracujemy. Ja jestem bardzo dumna ze moich współpracowników i jednostek, które ze mną współpracują, że tyle dobrych rzeczy udało nam się przygotować, ale bez Państwa, którzy jesteście tutaj po tej drugiej stronie monitora, nic się nie uda. My możemy tylko z Państwem wydyskutowywać te rozwiązania, ale bez Państwa pasji, bez Państwa zaangażowania, bez to, że będziecie wierzyć w to, co robicie, że warto w edukacji być, pracować, uczyć, wychowywać, poświęcać się dla innych, to my tych rozwiązań nie wprowadzimy. I obiecuję Państwu, że każde z tych rozwiązań, nad którym dzisiaj jeszcze, które jeszcze analizujemy, będzie poddawane szerokiej dyskusji i nic nie będzie też realizowane poza Państwem. Także dziękuję bardzo za dzisiejszą konferencję. Wiem, że jeszcze tutaj Pani Profesor będzie chciała coś podsumować. Dziękuję za to, że tyle rzeczy się dzieje. Jeszcze może powiem jedną rzecz, bo widzę, że jeszcze mam trochę czasu, ale nie chcę tego nadużywać. Ale jak spotkałam osoby, które realizują projekt specjalistyczny Centra Wspierania Edukacji Włączającej, jak zobaczyłam tych ludzi, te panie, ale też tych panów, którzy tak bardzo się w to angażują, tak bardzo o tym dyskutują, tak bardzo widzą w tym szansę, że można trochę inaczej podejść do rozwiązywania problemów dzieci, to muszę powiedzieć, że jestem naprawdę pełna nadziei, bo tylko przy takiej dobrej woli, ale też przy podejściu i otwartości na nowe rozwiązania możemy naprawdę zmieniać naszą szkołę, bo ona się będzie zmieniać. Korzystajmy z tego, co jest wypracowane, co najlepsze, ale otwierajmy się też na nowe rozwiązania. Nowe rozwiązania, bo i nauka, i psychologia, i pedagogika, i pewne sprawy diagnostyczne idą bardzo do przodu, więc my musimy się w tym odnajdować i też przygotowywać na może bardziej nowatorskie rozwiązania, ale tak naprawdę do wszystkiego potrzebne jest serce, empatia i to, by chcieć być przy dziecku, pomagać rodzinie, ale też, o czym mówiliśmy, uczyć się przez całe życie. Także dziękuję bardzo wszystkim, którzy zorganizowali tę konferencję. Państwa serdecznie pozdrawiam. No i dalej będziemy wypracowywać, mam nadzieję, na chwałę naszych dzieci najlepsze rozwiązania. Dziękuję bardzo. Głos zabiera prowadząca konferencję. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję pani minister. Jeszcze raz podkreślam, że naprawdę jest nam niezmiernie przyjemnie, że cały czas pani z nami była. Ja chcę powiedzieć tak, ja tylko tutaj jestem po to, żeby właśnie trochę zapowiadać, coś tam dopowiedzieć. Natomiast cały program i cała zawartość merytoryczna to faktycznie osoby, które bardzo dużo czasu poświęcają temu, aby podnosić jakość polskiej edukacji, polskiej szkoły. I kiedy słuchałam teraz pani minister, tak sobie pomyślałam, że faktycznie te ostatnie 3 lata to obszar
ludzi, których poznam, obszar to jest złe słowo, obszar działań, w które wchodzę i mnóstwo ludzi nowych, których poznałam, rodziców, nauczycieli, pracowników uczelni wyższych, urzędników, instytucje pomocowe, specjalistów itd., itd. jest po prostu właściwie nie do ogarnięcia już chyba przeze mnie, co oznacza, że potwierdza to właśnie to dyskutowanie, właśnie ten dialog, w którym faktycznie wspólnie pracujemy. Ostatnio z profesorem Zenonem Gajdzicą, którego część z Państwa też zna z tych działań, dyskutowaliśmy i powiedzieliśmy właśnie, faktycznie jest tak, że chyba dawno nie było takiej sytuacji, takiego dialogu i wsłuchiwania się wypowiedzi Państwa, praktyków, osób, które działają na pierwszej linii, bym powiedziała, tutaj pracy dydaktyczno-wychowawczo-terapeutycznej. I to, proszę Państwa, rokuje bardzo dobrze dla nas, bo tylko w takim dialogu, ja jestem w ogóle zwolennikiem dialogowości, możemy wypracować faktycznie najlepsze rozwiązania, które będą służyły wszystkim. Bo te rozwiązania mają służyć nam wszystkim, bo my wszyscy tworzymy wspólnotę edukacyjną, razem z rodzicami, z uczniami, dziećmi, ich rodzinami, nauczycielami i wszystkimi innymi organizacjami wspierającymi edukację, a potem wspierającymi nas w tym dobrostanie w dorosłym życiu, o czym też dzisiaj tutaj była mowa. Proszę Państwa, bądźmy pozytywnie otwarci na to, co nam właśnie zmiany przynoszą, o których mówiła Pani Minister. Razem, no może takie słowo, ale razem damy radę. Jak będziemy w tych działaniach właśnie wspólnie, to pomożemy i sobie, i tym wszystkim, którzy jakiegokolwiek wsparcia potrzebują, czy to właśnie zaraz w momencie, kiedy pojawiają się na świecie, czy w dorosłym życiu, kiedy też ta ręka w rękę dalej możemy razem działać. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Też jestem pod niesamowitym wrażeniem osób. Tak, dziękujemy, dziękujemy. Chodźcie tak, chodźcie tutaj, drogie panie, chodźcie. Chodźcie, kto jest, także bardzo, właśnie, bardzo dziękuję. Bardzo proszę, zapraszam, zapraszam tutaj Państwa też, chodźcie, chodźcie. O, to dla Państwa wszystkie Pani również mi pomoże. Nie wszyscy tu są, proszę tu wszystkich. Tutaj wszyscy, którzy są, bo jeszcze niektórzy już są, tak, to ja teraz wymyśliłam, żeby tak było spontanicznie, że jesteśmy tutaj razem. Zapraszamy, zapraszamy, proszę tutaj, proszę się pokazać. Także tak. I my się teraz może Państwu pięknie pokłonimy za to, że tyle tysięcy osób dzisiaj było z nami. Także kłaniamy się bardzo serdecznie. Dla Państwa teraz brawo, że byliście z nami. I zapraszamy do dalszych pytań. Będziemy w dyskusji i miłego popołudnia. Plansza końcowa. Dziękujemy za udział. Na zdjęciu grupa uśmiechniętych dzieci, które trzymają w rękach zeszyty i idą szkolnym korytarzem. Poniżej zapis. Konferencja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz budżetu państwa. W dolnej części ekranu logotypy funduszy europejskich, Unii Europejskiej, Ministerstwa Edukacji i Nauki i flaga Polski.